Toaleta. Miejsce przyziemne, normalne, zwykłe, co tu pokazywać, prawda? Coś, co jest wpisane w naszą codzienność i co nie stanowi ani żadnego luksusu, ani w ogóle czegoś, o czym myślimy na co dzień. Do czasu, aż drzwi od toalety zamknęłyby się dla nas i byłyby otwarte raz dziennie, albo czasami co drugi dzień. Wtedy okazałoby się, że nasze funkcjonowanie staje się potężnym problemem i otwieranie czy zamykanie tych drzwi do toalety definiuje naszą codzienność i nasze funkcjonowanie. Te drzwi zamykają się właśnie przed pacjentami ze stomią. Przed dużą grupą pacjentów, którzy funkcjonują, żyją, fantastycznie radzą sobie w życiu codziennym, mając zaopatrzoną stomię w sposób taki, iż ich życie jest normalne. Jest takie, jak być powinno. Zamykanie drzwi to propozycja czy projekt nowego sposobu refundowania sprzętu stomijnego, który pozbawi tych pacjentów tego, czym dla nas byłoby pozbawienie nas toalety. Pozbawi ich komfortu codziennego funkcjonowania. Pozbawi ich możliwości normalnego życia. Pozbawi ich tego, co walczyliśmy latami. Świadomości, że stomia nie jest chorobą, nie jest stygmatem, nie jest wykluczeniem. Jest pewną odmiennością anatomiczną, z którą da się żyć. Ale żeby z nią żyć, trzeba ją dobrze zaopatrzyć. Zaopatrzyć sprzętem stomijnym, sprzętem, który musi być starannie dobrany do pacjenta, który musi być dedykowany, który wymaga czasami dodatkowych wyrobów medycznych, dodatkowych sposobów wspomagania, tak by pacjent miał komfort i poczucie bezpieczeństwa życia ze stomią. Dając to poczucie pacjentom, z jednej strony tworzymy wspólnie odczarowanie stomii. Mówimy, pokazujemy, że da się z nią żyć. Pozwalamy, czy właściwie pacjenci ci przy naszym udziale, przy naszych działaniach medycznych, wracają do aktywnego życia, do pracy zawodowej, stają się osobami, które nie potrzebują niczyjej łaski, świadczeń i innych tego typu rzeczy, które oczywiście dla części są konieczne, ale dla dużej części nie są bezwzględnie konieczne i ci pacjenci sobie świetnie radzą. Prowadzenie nowego projektu oznacza, że dla dużej części pacjentów, zwłaszcza tych gorzej sytuowanych, a choroba niestety bardzo często oznacza pogorszenie sytuacji ekonomicznej i finansowej, że ci pacjenci staną się pacjentami wykluczonymi, staną się osobami, które być będą w ciągłym stresie, ciągłym strachu o sprzęt stomijny, w ciągłym jego braku, bo nie każdy będzie mógł pozwolić sobie na jego kupowanie, dopłacanie do niego. To nie jest żadna jałmużna, to nie jest wyrzucanie pieniędzy na fanaberie czy świadczenia, to jest możliwość przywrócenia tych osób do normalnej aktywności. Nie zamykajmy drzwi, albo zróbmy sobie doświadczenie. Ci, którzy decydują o tym projekcie refundacji, żeby tak limitowali sobie dostęp do ubikacji i by żyli ze świadomością, że to życie jest odliczaniem między jedną wizytą a drugą. Takim odliczaniem będzie życie pacjenta stomijnego, a przynajmniej części z nich, jeżeli ten projekt wejdzie. Proszę Państwa, pracujmy nad tym, żeby poprawiać jakość życia, żeby nie psuć tego, co działa, poprawiać to, co działa, bo jak widać przez ostatnie lata, stomia przestała być stygmatem, przestała być dramatem, przestała być wykluczeniem. I powrót do sytuacji, w której miałoby się tak stać, jest po prostu nieetyczny i całkowicie wypacza misję pomocy pacjentom i funkcję, którą Ministerstwo Zdrowia powinno chyba doskonale rozumieć. Tomasz Banasiewicz, Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej, Onkologii Gastroenterologicznej. Jestem lekarzem, który od początku swojej pracy zawodowej pracuje z pacjentami stomijnymi w poradni stomijnej, w poradni proktologicznej i widzę problemy, które występują w sytuacji, gdy stomii zaopatrzyć dobrze nie można i widzę sytuacje, w których dobrze zaopatrzona stomia pozwala pacjentom na fantastyczne, normalne, pełne i szczęśliwe życie. Nie zabierajmy im tego.